Witajcie, dzień dobry. Dziś zapraszam Was na film, który będzie dotyczył pierwszego kroku w pielęgnacji, prawidłowej pielęgnacji, czyli dokładnego oczyszczania i demakijażu. I na początku tego dzisiejszego filmu muszę Was przeprosić. Otóż po publikacji filmu na temat toników zdałam sobie sprawę z tego, że zaczęłam nie w tej kolejności, w której powinnam zacząć. A takie przemyślenia przyszły mi po Waszych komentarzach i wiadomościach prywatnych, gdzie okazuje się, że jednak macie problem z tym, żeby dobrać odpowiednie preparaty oczyszczające, skupić się na tym oczyszczaniu, nie wiecie, jak je wykonywać. I dlatego dziś nadrabiam zaległości, opowiem Wam o tym, dlaczego oczyszczanie w pielęgnacji jest takie ważne, dlaczego ten krok powinien być podstawą Waszej pielęgnacji, jakie produkty stosować, jakie kroki wykonywać, a w kolejnych filmach przejdziemy do produktów pielęgnacyjnych typu serum, kremy do twarzy, kremy pod oczy, jak również pielęgnacji dodatkowej, czyli do maseczek i peelingów. Bardzo często dostaję od Was komentarze typu: moja mama czy moja babcia przez całe życie używały jeden krem, zazwyczaj Nivea lub Bambino, nie używały takiej ilości kosmetyków, nie stosowały tych wszystkich kroków, już nie wspomnę o makijażu i ich cera dzisiaj wygląda fenomenalnie. I macie rację, jednak czasy się zmieniły i wtedy, kiedy nasze mamy czy nasze babcie używały tego typu preparaty oczyszczające lub wykonywały tego typu kroki, to były inne czasy. Dziś nasza pielęgnacja powinna też inaczej wyglądać. A dlaczego? Ponieważ z każdej strony tak naprawdę, czyli z powietrza, z wody, z tego co jemy, jaki prowadzimy tryb życia, nachodzą nas różne czynniki zewnętrzne, które powodują, że nasza skóra dzisiaj wygląda tak, jak wygląda. I ten pierwszy krok w pielęgnacji, podstawowy krok pielęgnacji, to powinien być właśnie dokładny demakijaż oraz oczyszczenie skóry. Tutaj musimy się skupić na tym, żeby usunąć nie tylko makijaż, który nosimy w ciągu dnia, ale też wszelkiego rodzaju zabrudzenia, bakterie, zarazki, metale ciężkie, które atakują nas z powietrza, resztki preparatów pielęgnacyjnych, filtrów przeciwsłonecznych. Jest tego naprawdę bardzo, bardzo dużo. I jak to się mówi, czysta skóra to jest zdrowa skóra. I uwierzcie mi, że jest to prawda. Skóra, która jest dobrze oczyszczona, wypielęgnowana w tym pierwszym kroku, skóra, z której pozbyliśmy się wszystkiego, co na niej zalega, zdecydowanie lepiej przyjmuje pielęgnację i substancje aktywne z produktów, preparatów pielęgnacyjnych, niż skóra, która jest zanieczyszczona. I dużo się mówi o tym, że powinniśmy, że nie powinniśmy nigdy iść spać w makijażu i to jest prawda. Ale dużo też mówi się o tym, że dziś musimy przykładać ogromną wagę do tego, żeby jednak skórę dokładnie oczyszczać. I ja również jestem za tym i uwierzcie mi, że rozmawiając z innymi kosmetologami, kosmetyczkami, z lekarzami, z doktorami medycyny estetycznej, bardzo często dochodzimy do tych samych wniosków, że źle oczyszczana skóra, nieprawidłowo oczyszczana skóra może być przyczyną tego, jaki stan później będziecie mieć, w jakim ona będzie stanie, czy będzie bardziej podatna na różnego rodzaju alergie, czy będzie bardziej wrażliwa, jak też będzie zachowywała się w późniejszym wieku, czy na skórze nie będą pojawiały się wypryski. Także widzicie, ten pierwszy krok, czyli podstawowe oczyszczanie skóry, jest dla nas bardzo, bardzo istotny. W kosmetyce i kosmetologii wyróżniamy pewne zasady, których my, specjaliści od pielęgnacji skóry, staramy się trzymać i też przekazać Wam te zasady. A mianowicie dobór odpowiednich preparatów oczyszczających. Robimy to podobnie jak w przypadku toników, czyli do
danego typu skóry, dobieramy odpowiednie preparaty oczyszczające i zapewne wszyscy z Was doskonale o tym wiedzą, że na rynku kosmetycznym, w sklepach, w drogeriach dostaniecie preparaty pielęgnujące, jak i preparaty oczyszczające do skóry suchej, naczynkowej, wrażliwej, jak również do cery mieszanej czy tłustej. I jeśli teraz nawiążę do tych zasad, to mówi się o tym, że w pielęgnacji skóry suchej, naczynkowej i wrażliwej stosujemy łagodne preparaty oczyszczające, bardziej tłuste, które zawierają więcej emolientów, humektantów, takich substancji, które będą dodatkowo również nawilżały naszą skórę i nie powodowały jej przesuszenia. I mogą to być mleczka, śmietanki, balsamy, jak również olejki. Jeśli chodzi o cerę mieszaną oraz tłustą, to te preparaty powinny być lżejsze, ale też silniej oczyszczające, bo tutaj musimy również pozbyć się nadmiaru tłuszczu, czyli nadmiaru sebum, które nasza skóra wyprodukowała w ciągu dnia. I tutaj stosujemy preparaty typu płyny micelarne, żele oczyszczające. Tak między innymi powinien wyglądać właśnie ten podział, jeśli chodzi o pielęgnację skóry. Oczywiście każdy z nas obserwuje swoją skórę i wie, jakie preparaty są dla niej najprzyjemniejsze, najwygodniejsze. Dodatkowo bardzo ważnym krokiem w tym takim codziennym oczyszczaniu jest mimo wszystko woda. Woda, która najlepiej zmywa i usuwa zabrudzenia, pozostałości makijażu i wszystko, co na tej skórze się znajduje. Więc poleca się wykonywanie dwóch kroków w tym codziennym oczyszczaniu. Pierwszy taki demakijaż, dzięki któremu ściągamy tą taką pierwszą warstwę z naszej skóry, czyli ten makijaż, jakieś tam zabrudzenia i tak dalej, a później mycie skórę z wodą. Jeśli chodzi o stosowanie wody, to najlepszym sposobem jest jednak woda przegotowana, letnia woda przegotowana, bo jest ona dla naszej skóry mniej drażniąca, jest zdecydowanie bardziej miękka, zawiera mniejszą ilość metali ciężkich i też nie będzie powodowała Wam tak mocnego przesuszenia czy też podrażnienia, ściągnięcia tej skóry. Więc widzicie, mamy takie pewne podstawy, do których powinniśmy się stosować. I teraz przejdźmy do kroków w tym codziennym oczyszczaniu i demakijażu. I tutaj zacznę od tego, że wieczorna pielęgnacja powinna być dłuższa niż poranna, bardziej przyjemna i bardziej komfortowa dla Was. Ja Wam polecam znaleźć sobie taki czas w ciągu dnia, a w sumie to wieczorem, czas tylko i wyłącznie dla Was, kiedy to możecie poświęcić się dla pielęgnacji, dla zdrowia, dla pięknej skóry. Ta wieczorna pielęgnacja powinna być przyjemnym rytuałem, a nie czymś, co musicie codziennie niestety wykonywać i macie to po dziurki w nosie. Nie. To musi być dla Was coś przyjemnego, odprężającego, bo to właśnie w tym czasie swojej skórze poświęcacie jak najwięcej energii i też pamiętajcie o tym, że w nocy nasza skóra mocniej pracuje, więc to, jak przygotujemy ją do tej pracy, jest dla nas bardzo ważne. Czyli ten pierwszy krok, demakijaż, tonizacja, a później preparaty pielęgnujące, no i możemy iść spać. A skóra będzie już sobie pracowała i rano powinno być wszystko dobrze. Powinno, bo nie zawsze tak jest. Więc zaczynamy od tego pierwszego kroku oczyszczającego. I tutaj, tak jak wspomniałam, dobierzcie sobie taki preparat, który będzie dla Was wygodny, ale też taki preparat, który nie będzie Was podrażniał, nie będzie powodował ściągnięcia Waszej skóry, jakiegokolwiek pieczenia. To ma być preparat, który będziecie stosować właśnie w usunięciu tej pierwszej warstwy i zawsze zaczynamy od oczu i od ust, a następnie przechodzimy na skórę twarzy, szyi i dekoltu.
I tak jak powiedziałam, ważne jest też dobranie tego preparatu do typu waszej skóry, bo jeśli jest ona sucha, odwodniona, ściągnięta już sama w sobie i będziecie używać preparat typu płyn micelarny, no to niestety zauważycie, że ta skóra po takim oczyszczaniu dalej będzie ściągnięta albo jeszcze mocniej ściągnięta. Zwracajcie również uwagę na to, żeby w preparatach oczyszczających nie było alkoholu wysoko w składzie, bo alkohol niestety mocno skórę przesusza. Ale zaraz do tego dojdziemy. Czyli mamy ten pierwszy krok, usuwamy pierwszą warstwę naszego makijażu, oczyszczamy oczy, oczyszczamy usta, a następnie przechodzimy do drugiego kroku, czyli mycia z wodą. Ja osobiście polecam Wam pianki, ponieważ pianki to jest świetne rozwiązanie do każdego typu skóry. Możecie stosować pianki bardziej łagodne, nawilżające w przypadku skóry suchej, naczynkowej, odwodnionej, wrażliwej lub też pianki złuszczające na bazie kwasu w przypadku skóry mieszanej lub skóry tłustej. Pianki bardzo fajnie się sprawdzają, bo one mają lekką konsystencję, są przyjemne na naszej skórze, fajnie też łączą się z wodą, ale co ważne, bardzo dobrze oczyszczają naszą skórę. Więc pianki to jest naprawdę dobre rozwiązanie. Metoda OCM, czyli zmywanie zabrudzeń z naszej skóry przy pomocy olejków, to jest bardzo fajny sposób, ale najlepszy właśnie dla skóry suchej, odwodnionej, naczynkowej lub też wrażliwej, w zależności od tego, jaki dobierzemy oczywiście olejek. To, co Wam również chcę polecić, jeśli chodzi o to oczyszczanie z wodą, to tak jak już wspomniałam, woda przegotowana letnia, ale stosowanie gąbeczek, bardzo delikatnych, z delikatnych włókien, najlepiej bawełnianych lub jedwabnych, jak również stosowanie ręczniczków jednorazowych lub chust kosmetycznych. One znacznie lepiej sprawdzą się w usuwaniu tych naszych zabrudzeń ze skóry, ale będą też dla niej przyjemne, nie będą mocno drażniące, bo wtedy te gadżety dodatkowe moczycie w wodzie, wyciskacie i delikatnie oczyszczacie skórę z zabrudzeń. I nie pozostawiamy skóry do wyschnięcia. Jak ona jest mokra, musimy użyć w tym celu kolejny gadżet. Może to być jednorazowy ręcznik i tak by było najlepiej, gdybyście do osuszania skóry stosowali jednorazowe ręczniki, bo one są najbardziej higieniczne. Ale oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że nie każdy chce trzymać ręczniki w łazience jednorazowe i nie każdy lubi je stosować, a ręczników na naszym rynku mamy bardzo dużo, niektóre są twarde, niektóre są miękkie, więc możecie też zainwestować w jednorazowe bawełniane lub jedwabne ręczniczki. Małe, które będą idealnie nadawały się do oczyszczania skóry. Wystarczy, że taki ręczniczek przyłożymy, delikatnie odciśniemy, nie musimy niczym tutaj przecierać i mamy skórę gotową na to, aby nałożyć tonik, czyli ten drugi krok w podstawowej pielęgnacji skóry. O tonikach przypominam, już opowiadałam, także zostawię Wam link do tego filmu w opisie. No i co robimy dalej? Na tak przygotowaną skórę, oczyszczoną i stonizowaną, możemy nałożyć preparaty pielęgnujące. Teraz już wiecie, jak powinno wyglądać wieczorne oczyszczanie skóry. Skupmy się teraz na porannym oczyszczaniu skóry. Otóż w internecie znajdziecie całą masę informacji na ten temat, jak również takie informacje, które przekazują inne blogerki, vlogerki, czy też niektórzy lekarze, że tak naprawdę nie musicie oczyszczać waszej skóry w porannej pielęgnacji. No dobrze, skupmy się teraz na tym temacie, bo jest bardzo, bardzo ciekawe. Otóż, moje pytanie do Was, czy korzystacie z codziennych pryszniców? Czy wykonujecie wieczorem kąpiel i oczyszczacie Waszą skórę całego ciała? Czy też myjecie codziennie albo co drugi dzień Wasze włosy i skórę głowy? No właśnie. A teraz moje kolejne pytanie. Czy codziennie zmieniacie poszewkę na Waszej poduszce przed każdym pójściem spać? Czy rzeczywiście panują w Waszym domu aż tak sterylne warunki, że nie ma na pościeli roztoczy? Okej, to jest taki wstęp do tego porannego oczyszczania. Część z Was może się ze mną nie zgodzić, ale powiem Wam tutaj przekażę Wam tutaj taką kosmetyczną informację. Otóż skóra ma pewną pojemność, jeśli chodzi o przyswajanie substancji aktywnych. Ale skóra to też bardzo inteligentny organ
i pobiera sobie z kremów, z pielęgnacji to, co jest jej w danym momencie potrzebne. I teraz wyobraźcie sobie, że nakładacie wieczorem jakiś preparat pielęgnujący. Idziecie spać. Wasza skóra intensywnie pracuje. Pobiera sobie z tego preparatu, z tego co nałożyliście właśnie na skórę, różnego rodzaju substancje aktywne, które jej są potrzebne. To, co jest jej niepotrzebne, na tej skórze zostaje. Dołóżmy do tego bakterie, kurz, zarazki, roztocze. Ok. Przychodzi poranek, idziecie do łazienki i to, co robicie, to albo przecieracie skórę tonikiem, albo też stosujecie, broń Boże, płyn micelarny i na to zaraz nakładacie pielęgnację i robicie sobie makijaż, albo absolutnie nic nie robicie ze skórą i wcale jej nie przemywacie, tylko od razu nakładacie pielęgnację i robicie makijaż. Co się dzieje wtedy z naszą skórą? No niestety, te wszystkie zabrudzenia, to wszystko, co na tej skórze się znajduje, te pozostałości tych preparatów pielęgnacyjnych, one sobie na tej skórze zalegają. I możecie nakładać najfajniejszy, najdroższy, najbardziej popularny krem pielęgnujący w porannej pielęgnacji i przez pewien czas będzie super, a nagle, jak wy to mówicie bardzo często, jakiś kosmetyk mnie zapchał. Zapchał moją skórę, zaczynają pojawiać się wypryski, coś jest nie tak. No i tutaj zapala wam się żarówka. Czy to krem, który stosuję w porannej pielęgnacji, a może podkład, który stosuję, albo jakiś puder? No nie do końca, bo może być tak, że to właśnie w waszej codziennej pielęgnacji brakuje jednak tego porannego oczyszczenia. I to wcale nie musi być bardzo długi krok. Nie musicie wcale na niego poświęcać nie wiadomo jak dużo czasu. Wystarczy, że na przykład chwycicie w porannej pielęgnacji za tę samą piankę, którą stosowaliście wieczorem, lekko przemyjecie nią skórę, stonizujecie, nałożycie preparat pielęgnacyjny i już jest ok. Pozbędziecie się zanieczyszczeń ze skóry, pozbędziecie się tego kurzu, tych roztoczy, tych pozostałości preparatów pielęgnacyjnych. Przygotujecie skórę na to, żeby przyjęła substancje aktywne z nowych preparatów pielęgnacji porannej. Później możecie nałożyć filtr, nałożyć podkład. I jeśli będziecie stosować ten oto krok, to gwarantuję Wam, naprawdę gwarantuję Wam, że Wasza skóra będzie w lepszej kondycji niż jeżeli będziecie pomijać ten krok w pielęgnacji, czyli to poranne oczyszczanie. Bo jeśli skupiamy się na tym, żeby nasza skóra była dobrze oczyszczona po całym dniu, przygotowana na przyjęcie pielęgnacji, żeby dobrze pracowała w nocy, to skupmy się też na tym, żeby rano była ona dobrze przygotowana na cały dzień. To jest naprawdę bardzo ważny krok i oczywiście wy zrobicie jak będziecie uważać. Możecie słuchać teorii na temat tego, że wcale nie trzeba skóry oczyszczać w porannej pielęgnacji. To jest wasz wybór. Ja wam radzę, patrząc na to troszkę okiem kosmetologa, osoby, która miała do czynienia z ludzką skórą, osoby, która ma doświadczenie w swojej pielęgnacji skóry i też w rozmowach z Wami, kiedy polecam Wam wykonywanie tego typu kroków i później do mnie piszecie, że widzicie poprawę w jakości stanu Waszej skóry. I to jest chyba najlepsza rekomendacja tego, że wieczorna pielęgnacja i dokładne oczyszczanie skóry plus demakijaż plus tonizacja, jak również poranne oczyszczanie skóry, to jest podstawa. Kolejna kwestia to kosmetyki naturalne, a pH skóry, bo to też poruszyliście pod moimi filmami. Piszecie do mnie, że skoro używacie kosmetyki naturalne, które mają lepsze składy, to pH skóry nie do końca się tak zmienia, więc czy rzeczywiście toniki później trzeba stosować w tym oczyszczaniu i też na co zwracać uwagę, kiedy stosujemy kosmetyki naturalne w oczyszczaniu. Tak naprawdę bez względu na to, czy stosujecie produkty chemiczne, czy produkty naturalne, zazwyczaj te produkty w oczyszczaniu skóry musicie jakoś zmyć. A skoro musicie je zmyć, to stosujecie wodę. I może być tak, że rzeczywiście te preparaty naturalne nie posiadają substancji powierzchniowo czynnych, mocnych, silnych, które zmieniają pH skóry, ale już woda je zmieni. Dlatego warto, jeśli stosujecie preparaty pielęgnacyjne, preparaty oczyszczające naturalne, zastosować po takim myciu skóry hydrolat. Lub też, jeśli stosujecie preparaty bardziej chemiczne, drogeryjne, kosmetyczne, zastosować tonik.
I jeszcze jedna ważna sprawa, którą dzisiaj poruszę. Otóż płyn micelarny. O co w tym płynie micelarnym tak naprawdę chodzi? Z każdej strony, czy to w mediach, w gazetach, na blogach, gdzieś w internecie, czy tutaj nawet na YouTubie, słyszycie takie chwyty reklamowe jak płyn micelarny, który zastąpi Wam mleczko, który zastąpi Wam żel oczyszczający, płyn micelarny, który ma w sobie tonik, wystarczy, że go użyjecie i w ogóle jest super, wow i tak dalej. No nie do końca tak jest, bo micele, czyli wyobraźcie sobie te takie malutkie kuleczki, działają bardzo podobnie jak substancje powierzchniowo-czynne, które znajdziemy w innych preparatach niemicelarnych. To jest praktycznie to samo, tyle tylko, że te małe kuleczki, one tak jakby zjadają wszystko, pochłaniają wszystko to, co znajduje się na Waszej skórze. I po części stosując na przykład wacik kosmetyczny przy użyciu takiego płynu micelarnego, Wy te micele ze skóry ścieracie, ale nie wszystkie. Te micele jednak na Waszej skórze pozostają. I teraz od Was zależy, co dalej zrobicie. Bo jeżeli nie zmyjecie z tej skóry Waszej tych miceli, nie użyjecie wody i preparatu oczyszczającego, no to te micele na tej skórze pozostaną. A pozostawiając substancje powierzchniowo-czynne, doprowadzacie do tego, że ta skóra po pewnym czasie zaczyna się mocniej przesuszać. A kiedy skóra zaczyna się przesuszać, zaczyna produkować więcej sebum. I co się wtedy dzieje? Efekt zapchania skóry. Zaczynają się pojawiać na niej jakieś wypryski, ale nie tylko, bo skóra może się stać bardziej wrażliwa, bardziej przesuszona, naciągnięta, napięta, może Was coś piec później w takiej pielęgnacji, którą nakładacie, ona będzie bardziej wrażliwa i przez pewien czas Wy tego nie zauważycie, ale po pewnym czasie, po miesiącu, po dwóch, po trzech, jednak ten problem wystąpi. Jest to nieuniknione i wtedy znowu na tego nawiążę, zaczniecie się zastanawiać, co się dzieje. Czy jakiś krem Was zapchał, czy jakiś olejek źle działa na Waszą skórę, czy jakikolwiek inny preparat. A może być tak, że Wy tej skóry po prostu nie doczyszczacie, nie usuwacie tych miceli ze skóry, one sobie na niej zalegają, są pożywką dla bakterii i ten cały proces po prostu się zaczyna, namnaża i nie jest dla Was korzystny. Dobrze, kochani, przeszliśmy tak naprawdę przez wszystkie etapy, jeśli chodzi o oczyszczanie skóry. Zapytacie mnie na pewno o gadżety, czyli szczoteczki oczyszczające, szczoteczki soniczne, jakiekolwiek inne gadżety, które stosujemy w oczyszczaniu. Tak, ja jestem jak najbardziej na tak, ale musimy ich stosowanie dopasować do naszego typu skóry. I pytaliście mnie również o to, czy na przykład szczoteczki soniczne można stosować przy cerze naczynkowej. Owszem, ale trzeba wiedzieć, jak do tego podejść. Stosujemy je delikatniej i nie w codziennym oczyszczaniu. Na przykład raz w tygodniu, żeby tę skórę dodatkowo doczyścić. Jeśli posiadacie cerę mieszaną lub cerę tłustą, możecie stosować je częściej, ale uwaga, ja nie jestem za tym, żeby jednak tego typu gadżety stosować codziennie, bo tutaj dochodzi do dodatkowego masażu naszej skóry, złuszczania dodatkowo naskórka, pozbywania się tych zabrudzeń nieco silniej. Więc tak, gadżety typu szczoteczki soniczne, szczoteczki mechaniczne, szczoteczki z włosia itd., itd. Tak, ale nie w codziennym oczyszczaniu. Na zakończenie dodam jeszcze jedną sprawę. Otóż bardzo często pod moimi filmami pytacie mnie, poleć mi tonik lub jakiś preparat lub krem do mojego typu skóry. Jeśli posiadacie konto na Instagramie, to zachęcam Was do śledzenia mojego profilu, bo tam w profilu, czyli w tym bio, znajdują się wyróżnione, zapisane relacje i podział na dany typ skóry. Znajdziecie tam tablice, w których dokładnie rozpisuję, jaka jest charakterystyka danej skóry, jakie kosmetyki stosować i jakie zabiegi stosować, jakie kroki w pielęgnacji, ale również polecam Wam produkty pielęgnacyjne, produkty oczyszczające, toniki, wody itd., itd., maseczki, peelingi, takie kosmetyki, które według mnie są warte tego, żeby je wprowadzić do codziennej pielęgnacji. No i oczywiście tam też znajdziecie linki bezpośrednio do tych produktów. Więc jeśli posiadacie
posiadacie konto na Instagramie, to zachęcam Was do śledzenia mojego profilu, bo myślę, że w ten sposób będziecie mieć wszystko zapisane w jednym miejscu i też będzie to dla Was zdecydowanie bardziej wygodne. Rozgadałam się jak zwykle, ale chciałam Wam przekazać jak najwięcej informacji i mam nadzieję, że mi się to udało. Ale jeśli jeszcze oczywiście czegoś nie wiecie i chcecie o coś zapytać, piszcie w komentarzach. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. No i oczywiście zapraszam Was do kolejnych filmików. Trzymajcie się ciepło. Pa!